Na początku sierpnia prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz złożył dokumenty o dofinansowanie remontu stadionu przy Alei Piłsudskiego 69A. Docelowo ma powstać nowa trybuna na tym naszym wysłużonym dożynkowym stadionie. Za chwileczkę przeprowadzimy sondę wśród kibiców Stomilu. Czy wierzą w to, że doczekają się nowego obiektu dla olsztyńskiego zespołu? Jeśli prezydentem będzie pan Grzybowicz, to nie wierzę w to. Ale chciałbym, żeby ten stadion jednak powstał, bo jestem tak starym kibicem, no i aż kipi we mnie to, żeby tutaj powstał obiekt, ale jednak na pana prezydenta nie wierzę. Mam nadzieję, aby się władza zmieniła i wszystko się zmieni. Wierzę. No wierzę, naprawdę wierzę, uważam, że jest na to szansa, nie polityczna, nie żadna taka, tylko po prostu uważam, że jak się my kibice zbierzemy i będziemy tego chcieli jako Olsztyn, to tak, to będzie. No nie, nie wierzę w to. A ty wierzysz w to, że postawię? Ja wierzę, kiedyś wierzę, kiedyś na pewno. No wierzę, odkąd tu jestem, to wierzę. Jak przychodzę na mecz, to zawsze jestem za tym, żeby był ten stadion. Wierzę w to, mam taką nadzieję, że kiedyś powstanie właśnie stadion z prawdziwego zdarzenia. Mam taką nadzieję. No taką mam nadzieję, że też, że kiedyś powstanie. Raczej nie. Stadion nowy był tutaj 50 lat temu, nie? A teraz to coraz gorzej ruina. Oczywiście. Oczywiście, że tak.